wbić diament. Dzisiaj będziemy omawiać, jakie przedmioty składać. Przygotowałem dla Was dwie potrzebne listy, z którymi powinniście się zapoznać. Później omówimy sobie, jakie itemki są najsilniejsze i zrobimy jeszcze na koniec analizę gry, gdzie składałem mocne itemy w dobrej kompozycji i pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. Więc zaczynajmy od początku. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy składaniu itemów? Bardzo ważne, żeby zapoznać się z błędami, żeby wiedzieć, jak je poprawić. Forsowanie, co to znaczy? Składanie itemów na siłę. Musimy pamiętać, że gry trwają około 25 do 35 minut. Co to dla nas znaczy, że nie musimy składać pierwszych itemów, jakie nam wylecą. Załóżmy, że z pierwszych minionów wyleci Wam spatula oraz łuk, albo wzięliście spatulę z karuzeli, to wyleci Wam łuk i składacie od razu Hurricane i ładujecie go na Tristiana. Jest to oczywiście błąd. Hurricane jest bardzo słabym itemem i chcemy poczekać z łukiem, żeby złożyć mocniejszą itemę. Musicie zawsze pamiętać, że są kolejne etapy gry, na przykład następna karuzela, gdzie możecie sobie dobrać lepszy przedmiot. Kolejnym częstym spotykanym błędem jest składanie itemów na złe postacie. Co to znaczy? W każdej kompozycji, jakąkolwiek byście nie grali, czy to są Yordle, Revoltowcy, Czarodzieje czy Smoki, cokolwiek by to nie było, są postacie, które kierują i są postacie, które wypełniają kompozycję. Czyli jeżeli mamy czterech demonów, to chcemy wrzucać itemki na Atroxa, chcemy wrzucać itemki na Varusa, a nie na Eliskę. Eliska jest słabą postacią, ona jest demonem, ale wypełniającym kompozycję demonów, żebyśmy dostali lepszą synergię. Nie chcemy pakować itemów na złe postacie. I kolejnym i ostatnim błędem, który jest często spotykany, jest niewrzucanie dobrych itemów na postacie, które dobrze później sprzedacie. Co to znaczy, że ludzie trzymają po kilka itemów na ławce, czekając na dobrą postać, na którą mogą je wrzucić. To jest oczywiście błąd. Przedmioty bardzo pomagają nam w różnych etapach gry i chcemy wrzucać przedmioty na postacie, które później sprzedamy. Na przykład Fiore, na przykład Tristianę, którą będziemy zmieniać, jeżeli weszła ona na większy level. Jeżeli wiemy, że będziemy grać Atroxa, a mamy początkowe fazy gry i wiemy, że mamy dobre itemki na Atroxa, to nie trzymamy ich na ławce, tylko wrzucamy na postać, którą później sprzedamy i wymienimy na lepszą. Dobrym przykładem jest bardzo częsta zmiana, czyli wrzucanie itemów na Wayne lub też Tristianę z attack speedem i z damage'em i później wymienić na Dravena. Po prostu nie ma sensu trzymanie przedmiotów na ławce, gdy mogą oni robić użytek w grze. Po omówieniu błędów musimy wiedzieć, co jest nam potrzebne do składania dobrych itemów. Pierwszym prawdopodobnie najważniejszym punktem jest znajomość podstaw gry i przedmiotów. Nie będziemy wiedzieć, jakie dobre itemki złożyć na postać, jeżeli nie wiemy, co ta postać robi. Na przykład, jeżeli ktoś nie wie, że Kennen ma obszarowego ulta, nie będzie wiedział, że Morello jest bardzo dobrym przedmiotem na nim. Następny podpunkt jest to spokój. Gierki są długie. O tym już wspomniałem wcześniej, ale naprawdę musicie o tym pamiętać. Jeżeli chcecie złożyć itemkę, ale nie wiecie jaką, a w następnej rundzie będzie karuzela lub w następnej rundzie będą raptorki, z których często drobi dużo itemów, to zaczekajcie, grajcie spokojnie. Jeżeli macie dużo HP, to tym bardziej, nie musicie się nigdzie śpieszyć. Możecie poczekać, zobaczyć co wam wydropi, zobaczycie co dostaniecie na karuzeli i złożyć lepsze itemki. Nie śpieszyć się i składać słabe itemki lub itemki na postacie, które po prostu tych itemek nie potrzebują. Myślenie przyszłościowo, na kogo wrzucimy dany item, czekanie do karuzeli. O tym już wspomniałam troszkę. Musimy czekać na wilki, na raptorki, poczekać na te itemki i zobaczyć, na kogo chcemy je dać, jaki item będzie pasował do naszej kompozycji, jaki item możemy złożyć, jeżeli wypadną nam 4 itemy. Omówiliśmy już najczęściej spotkane błędy oraz co jest nam potrzebne do składania dobrych itemów, to teraz dowiedzmy się, co jest dobrymi itemami. Wszedłem sobie tutaj na stronkę Mobalytics, gdzie są przygotowane tier listy. Mogę się nie zgadzać z tymi tier listami, ale są one posegregowane w taki sposób, że ja nie będę musiał tego robić po prostu. I zobaczmy, co oni tutaj nam mówią. S tier itemką, czyli itemką najlepszą, jest oczywiście spatula, łuk i rod. Można się z tym zgodzić, jeżeli jesteście na pierwszej karuzeli, to zawsze powinniście szukać łuku. Z tej itemki można złożyć, jak jest pokazane niżej, Rapid Fire'a, Statika, Potrka, Hydrę, Curseblade'a, Ginsa, Fantoma. Jest to 7 na 8 dobrych itemów. Sword of Divine raczej rzadko się składa. Są lepsze itemki, które można złożyć z łuku. Tak więc jeżeli dana itemka ma 7 na 8 dobrych itemów, to chcemy ją wziąć. Tak samo i spatula raczej ma, myślę, że 6 dobrych itemów, które można złożyć. Knighta oraz Hurricane'a raczej się nie składa. Tak więc zawsze powinniście szukać łuku, spatuli, ale jeżeli wszystkie te są zabrane, to oczywiście Roda, którego można złożyć w Ionic Spark, Solaris, Morello. Bardzo przydane itemy w early i w mid-game'ie. Negatron Cloak, myślę, że
Wiele osób tutaj o nim zapomina, a jest to niesamowicie mocny item. Co można z niego złożyć? Curseblade'a, Dragon Claw'a, Silence'a, Disarma, Bloodthistera, Ionic Spark. Ionic Spark myślę, że jest to jeden z najsilniejszych itemów. Zaraz do niego przejdziemy, do itemów, które są poskładane tutaj niżej. Pas, łezka oraz armor. Myślę, że armor to jest przedmiot, który powinien być tutaj w drugiej grupie. Jest to bardzo silny item, szczególnie jeżeli gramy pod rewolwerowców. Często będę w tym filmiku wspominał o rewolwerowcach, bo jest to bardzo łatwa kompozycja dla graczy początkujących i łatwo można się z nim zapoznać. Teraz mamy złożone itemki. Itemki najsilniejsze. Force of Nature. Myślę, że nie dawałbym tutaj Force of Nature, raczej bym dał właśnie Blade Mastera albo Darkina. Dlaczego? Force of Nature daje nam jeden team size, czyli możemy wrzucić jedną dodatkową postać na pole bitwy, ale nie daje ona nic więcej. Jeżeli damy sobie na kogoś Blade Mastera, to dodaje to im jeden łuk oraz dodatkowy łuk, czyli 40% attack speed. Jest to bardzo przydatna itemka do wypełniania kompozycji oraz do wzmacniania naszych postaci. Nie będę tutaj omawiał wszystkich itemów, wspomnę tylko te najmocniejsze, które opłaca się składać, szczególnie jeżeli gramy rewolwerowców. O czym należy pamiętać, jeżeli składacie itemy? O tym, co robi wasza synergia. Jeżeli mówimy tutaj o rewolwerowcach, czyli o gunslingerach, mają oni 45% szansy, żeby uderzyć dodatkowy cel. Co to znaczy? Chcemy składać itemki, które ten dodatkowy cel, jeżeli zostanie już on zaatakowany, to te itemki się nałożą, czyli red buffa, static shift też jest ok, sword breaker, item, która wyłącza postacie na 4 sekundy, ionic spark jest bardzo mocny, jeżeli ktoś skastuje sobie spela, czyli na przykład Tristiana, która ma 50 manę i często będzie używać tego spela, to dostanie ona 200 true damage'a. Musimy pamiętać, że Tristiana na pierwszym poziomie ma tylko 500 HP i to jest niesamowicie dużo damage'a. Ionic Spark jest bardzo mocny na początkowej fazie gry, ale nie odpada on też w końcowych fazach gry, więc można go bardzo szybko złożyć i raczej nie będzie to błąd. Silence, czyli husz na rewolwerowców, też bardzo mocny. Ma 50% szansy, że wyciszy gracza na 5 sekund. I z rewolwerowcami bardzo dobrze się sprawuje, bo jeżeli dodatkowy cel zostanie uderzany, to oni też mogą być wyciszeni. Zeke Herald, też dobry item, 15% attack speeda do postaci dwóch postaci po lewej stronie, dwóch postaci po prawej stronie. To jest tak, jakbyście wstawiali prawie łuk na 5 ze swoich postaci. Też bardzo mocny item na rewolwerowców. Tutaj myślę, że zgadzam się z tą listą. Frozen Heart, Hurricane, raczej rzadko składane itemy. Spear of Sojourn zależy od kompozycji. Ludon Echo tak samo. Redemption też. Myślę, że zgadzam się w zupełności z tą listą. Myślę, że Dragon's Claw jest teraz jedną z najlepszych itemek w grze. 83% Magic Resista. Większość postaci bije magicznymi. Jest mało postaci, które biją tylko z basiców. Jest to Graves, Wayne. Można mieć kilka innych. Ale wszystkie postaci biją z magicznych obrażeń. A Dragon's Claw po prostu wycina 83% z tych obrażeń. Jest to bardzo mocny item. A tak jak wspomniałem wcześniej, wiele osób zapomina brać na karuzelach Negatron Cloaka i możecie go bardzo łatwo złożyć. Omawiając te wszystkie itemki, zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo ciężkie do zapamiętania i może być to za dużo dla graczy początkujących, a może to być nawet i zniechęcające dla ludzi, którzy chcą się wziąć za tą gierkę. Dlatego są w gierce dodane takie ułatwienia, które można dodać. Ułatwienie, którego ja używam, jest to tftactics.gg. Tutaj na dole ten program pokazuje nam, jakie mamy szanse na trafienie postaci na danym poziomie naszego bohatera. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale czym wyższy poziom naszego bohatera, tym większe szanse mamy na trafianie postaci droższych i mniejsze szanse na trafianie postaci tańszych. Tak więc jest to bardzo, bardzo potrzebne, jeżeli na przykład zbieracie sobie 3 Tristiany lub brakuje wam jednej Tristiany do trzeciego poziomu, a macie już 8 czy 9 level, no to ciężko będzie wam znaleźć tę postać i warto pamiętać o tych procentach. W lewym dolnym rogu są też wspomagacze do składania itemów, czyli jeżeli macie Giant Belta na ławce, tak jak ja miałem, naciskacie sobie na Giant Belta i wyskoczy wam lista itemów, które możecie złożyć z Giant Belta. Jest to bardzo potrzebne, jeżeli na przykład nadchodzi karuzela i nie wiecie, co możecie sobie dobrać, zerkacie sobie, co możecie złożyć z Giant Belta i szukacie te itemy na karuzeli. Bardzo pomocne dla początkujących graczy oraz dla graczy, którzy nie mogą spamiętać wszystkich itemów. Przejdźmy teraz do ostatniej części filmiku, czyli do analizy gry i jak ja zagrałem swoją gierkę, składając jakie itemki na jakie postacie, żeby wam zobrazować, jak to po prostu wygląda w gierce. Jak widzicie na ekranie, mam Giant Belta na ławce oraz łuk na Lucianie.
ale nie wrzucam tej itemki, bo jest mi ona po prostu niepotrzebna. Nie składa ona się w dobrą itemkę na Lucjana, za dwie rundy jest karuzela. Tam spróbuję sobie znaleźć lepszą itemkę, która pasuje. Nie powinniśmy rzucać tego pasa na postać, na którą on nie pasuje. Po prostu poczekajmy sobie na lepszą itemkę. Zbliżając się do karuzeli, wskakuje nam Lucjan na poziom drugi oraz Tristana na poziom drugi. Mam gunslingerów włączonych, czyli rewolwerowców. Co to znaczy? Chcę szukać itemka, który wspomoże mi w moich gunslingerach. Czyli jeżeli mam łuk, to spróbuję znaleźć sobie drugi łuk na Lucjana. Możliwe, że Negatron Cloaka, czyli ten płaszczyk, który da mi Curse Blade'a, jest też bardzo mocny z gunslingerami. Zobaczmy, co wybrałem na karuzeli. Tak jak wcześniej wspomniałem, Giant's Belt i Armor łączy się w Red Buff'a, który jest mocny z gunslingerami, bo odpala się Red Buff na kilku postaciach. Zaraz pokażę Wam, gdzie go wrzucę. Mogłem też zrobić Phantom Dancera na Lucianie, nie zdecydowałem się na to. Tutaj myślę, że możliwe, że popełniłem lekki błąd. Mogłem sobie kupić na przykład Eliskę za 1, wrzucić na nią Red Buffa, sprzedać Eliskę i całego Red Buffa wrzucić na Luciana. Zdecydowałem się troszkę rozdzielić itemki i wrzuciłem na Tristana Red Buffa. I zaraz zobaczycie w praktyce, jak Red Buff działa. Red Buff wraz z rewolwerowcami odpala się w trzy postacie. Tristana użyła swojej synergii, Red Buff zadziałał na trzech postaciach. Mamy o wiele lepszą kompozycję niż mieliśmy wcześniej. A gdybym rzucił past na łuk, nie miałbym tej możliwości. Tak więc zawsze pamiętajcie, że na karuzeli możecie dobrać lepsze itemy i pamiętajcie, co możecie złożyć i co wam pasuje. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia. Everything changes.